Cześć wszystkim, z tej strony Wasz Biały Wilk. Dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo wyjątkowym materiałem pod tytułem Podsumowanie roku 2023. Opowiem Wam o takich najważniejszych wydarzeniach, które mnie spotkały w tym roku. No i w ogóle jak go będę wspominał. No to... Przysłowiowo lećmy z tym koksem. No więc tak. W tym roku 2023 działo się całkiem dużo. Bo jak zapewne wiecie, przez bardzo długi czas mieszkałem w Jaworzu, małej gminie koło Bielska Białej. Ale jeszcze w roku 2023 postanowiłem się w końcu wyprowadzić i zacząć żyć samodzielnie. No i powiem Wam szczerze, że to było całkiem przyjemne doświadczenie. Bardzo przyjemne. Bo w końcu mogłem zacząć żyć samodzielnie, sam zacząć o sobie decydować, co i jak. I wszystkie tego typu rzeczy. Ale przede wszystkim nie przeprowadziłem się byle gdzie, tylko do mieszkania, w której mieszkałem praktycznie od urodzenia, które znam jak własną kieszeń, z czego się bardzo cieszę, że nie musiałem przeprowadzać się byle gdzie. Co jeszcze? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba w tym roku 2023 tak, to było w roku 2023. Święta wielkanocne były naprawdę fantastyczne. Byłem z mamą i siostrami w Zawierciu w hotelu Villa Verde. Powiem Wam szczerze, że było naprawdę cudownie. Wielkanocna atmosfera. Było bardzo dużo fajnych atrakcji. Przede wszystkim mogliśmy robić własne pisanki. Pokażę Wam. Na przykład ja zrobiłem takiego kurczaczka, pomalowałem go farbami. Jeszcze takie jajko przywiozłem. Poniedziałek wielkanocny też był wspaniały, bo w ogrodach na terenie hotelu mieliśmy też poszukiwania jajek, które były porozrzucane po całym ogrodzie. A oprócz tego mieliśmy tam też takiego wyjątkowego śmigusa dingusa z udziałem straży pożarnej, którzy oblewali nas pianą ze swojego wozu. Matko, to było wspaniałe doświadczenie. A jaka była przy tym radocha? Przede wszystkim moje siostry były uradowane. W międzyczasie straciłem pracę w Biedronce, ale z tego tym jakoś tak się nie za bardzo przejmuję. Bo to też tak trochę z powodu mojej depresji musiałem zrezygnować z pracy w Biedronce. Ale też dlatego, że nabawiłem się drobnych problemów zdrowotnych. No ale teraz jest trochę lepiej. Mam nadzieję, że już będzie lepiej. Co jeszcze? Wakacje roku 2023 były też wspaniałe. Byłem z mamą i siostrami nad naszym polskim morzem, nad Bałtykiem, w miejscowości Pogorzelisko. Mieszkaliśmy w hotelu. Obok było dużo miejsc do spacerowania. Była plaża, na której spędzaliśmy dużo czasu. Oprócz tego
urządzaliśmy sobie też różne ciekawe wycieczki. Na przykład wybraliśmy się, pamiętam, w podróż taką kolejką zabytkową do sąsiednich miejscowości. Na przykład wybraliśmy się, kurczę, nie pamiętam, jak ta miejscowość się nazywa, ale to jest taka miejscowość, gdzie nad samym morzem, gdzie jest molo, to tuż obok jest taki zabytek historyczny w postaci ściany, ocalałej ściany kościoła, który kiedyś stał na klifie. Kościoła, to pozostałości kościoła, po którym została tylko jedna ściana. Muszę sobie przypomnieć, gdzie to było. Po powrocie z wakacji pojechałem już bezpośrednio do swojego własnego mieszkania. Zacząłem żyć samodzielnie. W międzyczasie jeszcze chodziłem na regularne wizyty do mojego psychiatry. Byłem przez pewien czas na zasiłku dla bezrobotnych z powodów zdrowotnych. W międzyczasie później gdzieś tak już w drugiej połowie zeszłego roku uczęszczałem na specjalne terapie grupowe, które mogły mi pomóc w wyjściu z depresji. Chodziłem tam przez 10 tygodni. Te zajęcia były bardzo udane, tylko niestety nie za bardzo mi pomogły. Ale nie żałuję, że na nie poszedłem, bo było bardzo fajnie. To muszę przyznać. Jednakże w końcu skończyło się na tym, że musiałem zrezygnować z tej terapii i przez około 2 tygodnie przesiedziałem w szpitalu psychiatrycznym. Najpierw na oddziale zamkniętym, który będę naprawdę bardzo słabo wspominał. Bo było tam naprawdę ciężko. Dużo różnych zasad, różne zakazy i w ogóle. Ale potem przeniosłem się na drugi, o wiele fajniejszy oddział, gdzie było dużo, dużo przyjemniej. No i na szczęście dzięki pomocy lekarzy i przyjmowaniu odpowiednich leków czuję, że wychodzę na prosto. I mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej pod tym kątem. W międzyczasie jeszcze brałem udział w wyborach 15 października, z czego jestem bardzo dumny. Oprócz tego, tego samego dnia, 15 października, po głosowaniu, byłem jeszcze z tatą na wieczorze wyborczym, na które mogli pójść tylko członkowie partii, w tym przypadku Platformy Obywatelskiej. Ja akurat jestem członkiem sztabu Platformy Obywatelskiej w Bielsku-Białej. Ja i mój ojciec dostaliśmy zaproszenie na wieczór wyborczy. Nie tylko mogliśmy zobaczyć wyniki wyborów, ale też mogliśmy zjeść dobre jedzenie, bo ten wieczór wyborczy odbywał się w jednej z moich ulubionych karczm niedaleko mojego domu. To mogliśmy także przy okazji porozmawiać z najważniejszymi członkami tej partii. Z prezydentem Bielska i z najważniejszymi posłankami i posłami z Platformy. To było niezapomniane doświadczenie. Dużo czasu spędzałem też z rodziną, z moimi siostrami w szczególności. A przede wszystkim poznałem miłość swojego życia. Dziewczynę, którą bardzo kocham i z którą zamierzam być już do końca. Te słowa dedykuję teraz mojej ukochanej Darii. Kocham cię z całego serca, moja duszyczko. Nigdy nie przestanę cię kochać. Będę zawsze przy tobie. Nigdy cię nie zostawię. Zrobię wszystko, żebyś zawsze była szczęśliwa. Mój kwiatuszku najukochańszy.
Kocham cię, moja Daryś. Listopad był spokojnym miesiącem. Bo to właśnie tak na przełomie listopad, grudzień byłem w tym szpitalu psychiatrycznym. Ale szczegóły już znacie, bo już wam opowiadałem. A jeśli chodzi o grudzień, to też był bardzo przyjemny. Święta spędziłem razem z mamą. Pojechaliśmy do Zakopanego. Było wspaniale. Spędziliśmy święta w naprawdę przepięknym hotelu, tuż przy Krupówkach Zakopiańskich, z widokiem na góry, na Giewont. Wspaniale. Nowy rok spędziłem sam, ale też w obecności swojej ukochanej dziewczyny i przyjaciółki siostry, czyli Ciri. Dlatego też pozdrawiam także ciebie, ciepło Ciri. Droga przyjaciółko i siostro. Co ja tu jeszcze mogę dodać? Rok 2023 będę wspominał bardzo ciepło, ale też tak trochę tak w mniejszości tak kiepsko, zważywszy na to, przez co musiałem przejść. Czyli wiecie, depresja, pobyt w szpitalu, ta terapia i tak dalej. Ale to są takie najdrobniejsze szczegóły, te najmniej przyjemne. Bardziej cieszę się z tego, co mogłem spędzić. Bardziej cieszę się z tego, czego doświadczyłem i w jakich miejscach byłem i czego doświadczyłem. Z tego się najbardziej cieszę i będę to naprawdę ciepło wspominał. To tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się wam podobało. Piszcie w komentarzach, jak wy spędziliście rok 2023. Pozdrawiam ciepło wszystkich moich fanów. Mam nadzieję, że rok 2024 będzie dla was bardzo przyjemny. No i pozdrawiam was wszystkich w imieniu swoim, Ciri i mojej ukochanej dziewczyny Darii. Bywajcie.